Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Po śmierci Krzysztofa Krawczyka wybuchł niemały skandal. Gdy, uwaga, TVN wyemitowała materiał o życiu syna zmarłego wokalisty, rozpętało się piekło. Teraz głos zabrał biskup Antoni Długosz, przyjaciel rodziny. Ujawnił pewne nieznane dotąd fakty. Wyjaśnił, że muzyk bez przerwy pomagał synowi. Wyraził też przekonanie, że artysta z pewnością chciałby jak najszybszego zakończenia konfliktu rodzinnego. A to nie wszystko, co powiedział. Kropka. W telewizyjnym reportażu, który wywołał takie poruszenie, Krzysztof Krawczyk Junior, sprawdź, opowiadał, jak wygląda jego życie. Okazało się, że utrzymuje się z niskiej, wynoszącej 1000 zł, renty. A to dopiero początek dramatycznej relacji. Kropka, kropka. Krawczyk mieszka kątem z krewnymi za ścianą. Jest świadkiem alkoholowych libacji współlokatorów, a od przebywania w mieszkaniu, gdzie nie czuje się bezpiecznie, woli włóczęgę po łódzkich ulicach. Ze względu na problemy zdrowotne nie może podjąć pracy. Po wypadku samochodowym, jakiemu uległ lata temu, kiedy to podróżował z ojcem i macochą, cierpi na ataki padaczki. W materiale uwagi relacjonował, że miał bardzo utrudniony kontakt z ojcem. Ewa Krawczyk miała nie dopuszczać do ich rozmów i zbywać juniora, gdy ten próbował dodzwonić się do taty. Testament Krawczyka. Czy coś dostanie się synowi? Ostatnio syn Krawczyka i wdowa po wokaliście spotkali się w sądzie, gdzie toczy się postępowanie w sprawie testamentu po muzyku. Wedle zapisów dokumentu całość spadku dziedziczyć ma Ewa Krawczyk. Junior prawdopodobnie dostanie zachówek, który wynosi 1/3 wartości spadku. Przy okazji na jaw wyszło, że istnieją dwa testamenty, jeden spisany przez Krawczyka 11 lat temu, drugi sporządzony w zeszłym roku. To ta druga wersja całkowicie wykluczyła z dziedziczenia syna artysty. Biskup Antoni Długosz zabiera głos. Teraz głos w całej sprawie postanowił zabrać biskup Antoni Długosz, sprawdź. To on wygłosił wzruszające kazanie podczas pogrzebu Krzysztofa Krawczyka. Prywatnie jest wieloletnim przyjacielem rodziny. W rozmowie z Dobrym Tygodniem przyznał, że w obliczu ostatnich wydarzeń Ewa Krawczyk postanowiła się z nim skontaktować i prosić o pewną rzecz. Ewa już dzwoniła do mnie z prośbą o modlitwę. Jest bardzo poruszony konfliktem w rodzinie Krawczyków, którą zna już od 15 lat. Towarzyszył jej w wielu ważnych uroczystościach. Odwiedzałem państwa Krawczyków w domu w Grotnikach, uczestniczyłem w ich rocznicach ślubu, które odbywały się w kościele prowadzonym przez księży oblatów. Intencją Krzysztofa na pewno byłoby zakończenie tego konfliktu. Szkoda mi juniora, ale wiem też, że ojciec bez przerwy mu pomagał. Dodał, że swego czasu Krzysztof Krawczyk rozmawiał z nim na temat swoich relacji z synem. Miał go boleć brak porozumienia z Krzysztofem Juniorem. To dobry dzieciak. Nie miał matki i ojca, tak naprawdę też nie miał, bił się w piersi. Często chodził do kapliczki w ogrodzie i w modlitwie szukał ukojenia. Dlaczego Krzysztof Krawczyk zmienił testament? Komentarza udzielił również kolega Krawczyka. Ujawnił pewien fakt z życia syna muzyka i wyjaśnił, dlaczego artysta zmienił testament.
Ojciec dał mu kiedyś 12 tysięcy złotych na zakup saksofonu, a Krzysiu odsprzedał go potem komuś za 500 złotych. To w trosce o swoją spuściznę Krawczyk zmienił w ubiegłym roku testament i zapisał wszystko Ewie. Wtedy piosenkarz zapewne nie spodziewał się, że po jego śmierci spór tak przybierze na sile. Ksiądz apeluje o modlitwę za Krawczyków. Na koniec biskup Długosz wyraził swoje zdanie na temat tego, co można zrobić, aby pomóc Krawczykom rozwiązać spór. Na wszystko potrzeba czasu. Trudno tu cokolwiek doradzać. Możemy się jedynie modlić o spokój w rodzinie.